Myślę, że każdy z nas ma w zakamarkach pamięci takie wspomnienia o lekcjach pokory, które odebraliśmy w życiu. No cóż, często nie były to momenty przyjemne, wobec tego wolimy właśnie, żeby te wspomnienia zostały tam w zakamarkach pamięci, niż wyciągać z nich wnioski. Gdyby jednak wyciągnąć z nich wnioski, mogłoby się okazać, że nasze życie zmieniłoby się niebagatelnie na lepsze. Bo pokora to jest ta cecha, czy ta cnota, która właściwie jest u podstaw wszelkiego rozwoju. Dlatego właśnie moją książkę 10 filarów mądrości, czyli o rozwoju osobistym w Biblii, rozpoczynam od pokory. Niestety pokora nie ma dobrej sławy, nie ma dobrej prasy, nie miała w starożytności, nie ma i dzisiaj. I myślę, że jest wiele nieporozumień związanych z pokorą, bo źle rozumiana może ocierać się albo o coś, co nazywamy upokorzeniem, albo o coś, co nazywamy narcyzmem. No właśnie, dokładnie tak. Kiedy byłem jeszcze diakonem, miałem takie praktyki w jednej z toruńskich parafii. Do moich obowiązków należało m.in. codzienne głoszenie kazań na wieczornej mszy. Przygotowywałem się do tego niesamowicie starannie, zresztą zawsze tak robię, ale wtedy to były początki mojej kaznodziejskiej kariery. No więc przeżywałem każde takie wystąpienie. Dużo, bardzo dużo czasu spędzałem nad tym, żeby czytać, wyczytać, przemyśleć i wyjść rzeczywiście wygłosić. Po kilku dniach podeszła do mnie jedna z sióstr zakonnych, które pracowały w tej parafii i zaczęła komplementować, jakie to cudowne są te moje homilie. Ja poczułem się nagle, jakbym musiał zaprzeczać, że to nie ja, że to przecież nie, ależ nie, to się, co siostra mówi, to przecież to niemożliwe, to nie ja. Bo ciągle mi się wydawało, że te kazania nie są dobre. A ta siostra spojrzała tak na mnie z góry do dołu i mówi: księże, zaprzeczać otrzymanym darom to nie jest pokora, to jest pycha. Złapałem się za głowę, nogi się pode mną ugięły i to była właśnie jedna z takich lekcji pokory, które zapamiętam do końca życia. Pokora bowiem to nie jest takie myślenie o sobie w kategoriach jestem totalnie do niczego, nic nie umiem, tylko znajomość prawdy o sobie, mocnych i słabych stron, a jednocześnie w sensie biblijnym lokowanie swojej siły po stronie Boga, który zdeponował we mnie mnóstwo talentów, który nie chce, żebym był beztalenciem, totalnie po prostu nieudacznikiem. Nie. On zdeponował we mnie wystarczająco dużo talentów, żebym mógł z tego korzystać. Ale muszę mieć świadomość, skąd to mam i kto jest źródłem zasilania. Ksiądz Grzywocz w swojej książce Patologia duchowości opisuje taką sytuację, kiedy był na jakiejś mszy i pewien młody kapłan właśnie płomienne kazanie wygłosił, między innymi na temat pokory. Wyczytał gdzieś tam u ojców kościoła, że pokora to jest totalne myślenie o sobie jako najgorszym człowieku na świecie, a o innych jako najwspanialszych. Jestem totalnym zerem, albo mniej niż zero, wy wszyscy. Wszyscy będziecie zbawieni, ja nie mam na to szans. Ksiądz Grzywocz, fantastyczny ksiądz, kapłan, terapeuta, nieżyjący już, napisał, że no cóż, to jakaś totalna bzdura. To jest właśnie patologia duchowości, bo to jest coś, co ociera się o narcyzm. Ukryta jest tam chęć myślenia, takiego oczekiwania, że ktoś zaprzeczy, ależ nie, nie jesteś taki zły. No. Tam jest narcyzm ukryty. Wszelkie takie skrajności po jednej i po drugiej stronie, no właśnie, mają dużo wspólnego z narcyzmem, jak na ironię. Czyli kiedy ty mówisz, że jesteś tak zupełnie nic nieważny, nic nie wart i w ogóle absolutnie dziękuję bardzo nie, to może być właśnie jednostka chorobowa tego rodzaju. No właśnie, a pokora, tutaj też ksiądz Grzywocz bardzo ładnie to odniósł do świętego Benedykta. Święty Benedykt mówi o pokorze, najwięcej właściwie jej w swoich regułach poświęca uwagi. Mówi o 12 stopniach pokory. Nie będziemy ich wszystkich omawiać, w książce też nie ma na to czasu. Ale to jest ciekawe, że generalnie Benedykt przywołuje ten obraz z Pisma Świętego, jak to Jakub idzie do swojego stryja Labana i tam po drodze właśnie w Betel, gdzie zdrzemnął się, tam ma taką wizję we śnie, takiej drabiny, po której wstępują aniołowie i wstępują na nią. I właśnie Benedykt miał wspomnieć o ziemi, na którą oni wstępują. Humus po łacinie. A po łacinie pokora to humilitas.
Te dwa słowa mają ze sobą, no nawet jeśli nie wywodzą się bezpośrednio od siebie, to mają ze sobą dużo wspólnego, albo można piękną metaforę czy analogię zbudować w oparciu o te dwa. Humus to jest ziemia, żyzna ziemia, z której wyrastają różne rzeczy także ku pożywieniu ludzi. Więc jest to bardzo produktywne coś. Ale jednocześnie dotkniesz tej ziemi, ubrudzisz się, prawda? Ubrudzisz się i taka jest właśnie ziemia. Fantastyczna, żyzna, z niej wyrasta życie, ale jednocześnie można się nią ubrudzić. I to jest właśnie pokora, kiedy ja rozumiem, że jestem taką mieszaniną światła i ciemności. Kiedy rozumiem, że są we mnie dobre rzeczy, mnóstwo energii, depozyt niesamowity przez Pana, ale jednocześnie słabości, którym ulegam i wiem, że nie jestem doskonały i nie chodzi o to, żeby być doskonałym, tylko rozumiem jakby te napięcia, które we mnie drgają i jednocześnie nie widzę siebie jako ostatecznego źródła swojej siły. No ale właśnie, wspomniałem, że pokora nie ma dobrej prasy i nie miała też w starożytności. I dlatego Pismo Święte jest tak bardzo w spak tym ówczesnym poglądom i ówczesnemu myśleniu. No zacznijmy od Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus ubrał się, przepasał się prześcieradłem przed ostatnią wieczerzą, umywał apostołom nogi, to On się postawił w roli najniższego rangą niewolnika. My nie czujemy tego tak bardzo, prawda? Nam się wydaje to takim pięknym gestem. W ogóle tamte gesty i tamta kultura pełna gestów, ona czasem nie przemawia zupełnie do naszej świadomości. Więc Pan Jezus, kiedy przepasał się tym prześcieradłem i wcielił się w rolę najniższego rangą niewolnika, to po prostu był to szok dla apostołów. Zresztą reakcja Piotra dobitnie o tym świadczy. Piotr rozumiał dokładnie, co się dzieje. Otóż kiedy w starożytności ludzie przychodzili na ucztę wydaną przez kogoś majętnego, to wchodząc do domu mogli liczyć na to, że właśnie przy drzwiach będzie tam siedział jakiś, no taki najmniej zacny niewolnik, który zaproponuje im obmycie stóp. To było cudowne, no można by, przecież ludzie no, nie chodzili w pełnym obuwiu, chodzili w sandałach, pyłu wszędzie pełno. No obmyć sobie stopy, niewiarygodny komfort przed taką ucztą. Ale jednocześnie osoba, która tego dokonuje, no, trudno mówić o jakimś poważnym jej statusie. To też jest spójne z tym, co starożytni filozofowie mówili o pokorze. Uważali ją raczej za taką cechę, bynajmniej nie cnotę, ale jako cechę, która świetnie opisuje niewolników. Niewolnik ma być właśnie pokorny, to znaczy spolegliwy, nic nieznaczący, płaszczący się przed swoim panem. Taki po prostu, takie nic, takie powietrze, taki dywan, po którym należy stąpać. I być może dlatego właśnie pokora i w tamtych czasach, i w naszych, no niestety dobrej prasy nie ma. Ale powoli, to już się troszeczkę zmienia. Pozwólcie, że zanim o tym powiem, jak to wygląda we współczesnej literaturze motywacyjnej i dotyczącej rozwoju osobistego, to jeszcze przywołam kilka postaci, które omawiam też w książce postaci biblijnych. Zwłaszcza chodzi o dwie. Myślę o Salomonie najpierw. Otóż pamiętacie zapewne Salomona, który wstąpił na tron dlatego, że no, właściwie jego matka uprosiła mu to u ojca. Kiedy no, tam bardzo dziwnie się działo, tam było dużo napięć i nie było takie pewne, że Salomon rzeczywiście przejmie stery państwa. No ale kiedy już znalazł się na tym tronie, kiedy już można powiedzieć zażegnany został konflikt, no to teraz trzeba było działać. No to nie jest tak, że coś naobiecywał w kampanii wyborczej, bo nie było żadnej kampanii. Ale my też to widzimy, bezradność polityków, którzy mnóstwo rzeczy są w stanie nam obiecać w wyborach, ale potem jak przyjdzie do rządzenia, to ten mechanizm po prostu jest tak skomplikowany, że tu coś poruszysz, a tam wszystko drgnie. I nie ma mocnych, to nikt się nie rodzi z tą władzą rządzenia. Dlatego Salomon pokazał przykład, na który chyba powinni się skusić wszyscy liderzy i rządzący. Salomon po prostu w czasie takiego pobytu w Gibeonie, w czasie snu miał taką wizję, że Bóg pytał go,
Co chcesz, żebym ci dał? Jakich potrzebujesz kompetencji? Czego ty w ogóle chcesz ode mnie na początku twoich rządów? A Salomon poprosił tylko o jedną rzecz. Najpierw opowiedział o tym, jaki jest nieadekwatny się czuje, jaki jest po prostu mały do tej funkcji, jaki w ogóle za młody jest w ogóle, nie ma żadnego doświadczenia, bo ojciec nie zadbał o to, żeby go przygotować odpowiednio do tego, żeby przejął stery. Więc mówi Salomon tak. Skoro już mnie wprowadziłeś na ten tron, bo nic nie dzieje się bez twojej wiedzy, to proszę cię o takie serce słuchające. Serce słuchające, to też jest ciekawe, że serce to dla nas to jest takie romantyczne coś, prawda? My mówimy serce i rozum. Serce to bardziej emocje, uczucia, a rozum to konkret. Starożytni nie znali takiego rozróżnienia na serce i rozum, tylko serce było dla nich synonimem tego wszystkiego, co składa się na to w życie wewnętrzne człowieka. W sercu rodzą się pomysły, idee, marzenia, pragnienia. Wola tam ma swoją siedzibę. Serce jest wobec tego, to trudno przetłumaczyć. Nie ma takiego słowa, którym można by przetłumaczyć hebrajskie słowo lew, lewaw, czyli no, tak jak w słowniku widnieje serce. Otóż jest to tak skomplikowane i wielowarstwowe coś, że my tutaj mamy do każdej z tych warstw jakieś osobne pojęcia, a oni to wszystko mieli w jednym pojęciu serce. I teraz jeszcze do tego dodaje Salomon serce słuchające. To znaczy, żebym ja był taki, żeby to serce chciało słuchać i znajdować mądrość poza sobą, żeby ono umiało słuchać ciebie, twoich podpowiedzi, żebym rozumiał, że to nie jestem na tym tronie dlatego, że jestem taki mądry, fantastyczny i przystojny, tylko dlatego, że to ty tak chciałeś i od ciebie pochodzi cała mądrość, którą mogę mieć. I to jest ciekawe, że Pan Bóg bardzo się ucieszył tą prośbą, ponieważ nie chciałeś ani bogactw, ani tego, żeby twoi wrogowie padli do twych stóp, dostaniesz to, co poprosiłeś, serce mądre takiego, jakiego nie było ani przed tobą, ani po tobie, ale jednocześnie wraz z nim przyjdą wszystkie inne rzeczy, czyli bogactwo, prosperita, relacje z innymi ludźmi itd., itd. Tylko to nie jest jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to nie jest raz na zawsze. Wystarczy, że owo serce, no powiedzmy znowu obrazowo, zamknie uszy na to, co Bóg mówi, i już może nastąpić totalny odwrót. Gdy chodzi o dobrostan, o rozwój osobisty, może być nastąpić rozwój wsteczny. I tak było też z Salomonem, prawda? Na końcu jego życia, no niestety, nie popisał się. No, to jest przykład mężczyzny, który, za przeproszeniem, nie skończył dobrze. Tak czy inaczej, Salomon jest świętym patronem mądrości. Mądrość, tak w najogólniejszym rozumieniu, to jest sztuka życia, czyli wszystko to, co współcześni guru od rozwoju osobistego i od motywacji chcą nam posłać w sensie treści. Mądrość biblijna to nic innego jak sztuka życia, umiejętność podejmowania właściwych wyborów, które służą rozwojowi nie tylko mnie samego, ale i innych ludzi, którzy są dookoła mnie. I zobaczcie, w Księdze Przysłów, w pierwszym już rozdziale, w 7 wierszu słyszymy, że bojaźń pańska jest początkiem mądrości. Bojaźń pańska to oczywiście nie ma nic wspólnego z traumą jakąś przed Panem Bogiem, broń Boże. Chodzi o pewnego rodzaju napięcie, takie bardzo dobre napięcie, które służy rozwojowi, które widzi, gdzie ja stoję i patrzy na stworzony świat i po prostu nie posiada się z zachwytu nad Stwórcą. I to jest właśnie nic innego jak definicja pokory. No, oczywiście ja wiem, że pokora występuje jako osobne pojęcie, ale to jest właśnie przykład takiego pokornego patrzenia, bojaźń pańska. I bez pokory nie mam szansy na mądrość, wobec tego mówi autor natchniony. Skoro bojaźń pańska, powiedzmy pokora, to jest początek mądrości, początek wiedzy, dokładnie jest napisane, ale chodzi o to samo, początek mądrości, to bez pokory Pismo Święte mówi, nie jestem w stanie nic ugrać w tym życiu. Nie mam pokory, niczego się nie nauczę, bo zawsze będzie mi się wydawało, że to ja, ode mnie i tak dalej. A to umówmy się, te zasoby są bardzo ograniczone, te moje wewnętrzne. No dobrze, a drugi przykład, a właściwie nie. Zgadnijcie, o kim jest mowa w Piśmie Świętym,
że był najbardziej pokorny ze wszystkich ludzi na ziemi. Kto? Hiob, Jeremiasz czy Mojżesz? Mojżesz. Dokładnie tak. W 12 rozdziale Księgi Liczb jest napisane o tym, że Mojżesz tak właśnie został opisany jako najpokorniejszy ze wszystkich ludzi. Dlaczego? Ciekawa rzecz, że dokładnie uznał autor natchniony, że trzeba go tak scharakteryzować. W momencie, kiedy popadł on w tarapaty, bo jego własne rodzeństwo, Miriam i Aaron, mieli do niego straszne zastrzeżenia z powodu tego, że ożenił się z pewną kuszytką. Chcieli do tego stopnia, byli na niego źli, że chcieli go, przepraszam za słowo, wysadzić z siodła, zakwestionować jego przywództwo. I co ciekawe, Mojżesz w ogóle się z nimi nie wdaje w kłótnie. To oni coś tam marudzą, coś tam krzyczą, coś tam spiskują przeciw niemu, a Mojżesz dystans ma do tego. To jest właśnie charakterystyczne, że człowiek pokorny ma do siebie i do spraw dystans. I właśnie ciekawa rzecz, że Mojżesz wygrał tą postawą. Jego pokora nie polegała wcale na tym, że po nim to spłynęło jak po kaczce. Nie, on miał do tego dystans, on widział więcej jako przywódca. Nawet jeśli widział, że tutaj mu się rodzina zbiesiła, to on miał do tego dystans i postanowił się jakby nie włączać w tę małostkowość, która uruchomiła się w jego rodzeństwie. No i ciekawe, właśnie tak jak mówię, został określony najbardziej pokornym człowiekiem na ziemi. Warto jeszcze wspomnieć świętego Pawła, który mówi również ciekawe rzeczy o pokorze. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 7 wierszu, mówi: cóż masz, czego byś nie otrzymał? Ale skoro otrzymałeś, to dlaczego masz się wynosić nad innych? A wszystko to w kontekście pewnych niesnasek i takich, zatargów pomiędzy koteriami, które powstały w kościele koryńskim, a które nawet zwalczały się pod kątem liderów, których sobie obrały te koterie za przewodników. Paweł mówi: chwileczkę, ja mogę rzeczywiście nie być dobrym mówcą, Apollos ma 2 razy więcej talentu w tym względzie, ale to nie znaczy, że ja mam o sobie myśleć mniej, czy że mniej gorzej się wam przydam. Broń Boże. Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, że talenty, które ja mam, które ma Apollos i wszyscy inni, byśmy je otrzymali po to, żeby zrobić z nich użytek. Dalej w liście do Koryntian Paweł mówi o charyzmatach, które też nie zostały nam dane przez Ducha Świętego, po to, żebyśmy brylowali na salonach, na przykład darem uzdrawiania albo darem przemawiania, tylko wszystkie one są dla pożytku wspólnoty. I to, zobaczcie, ustawia takiego obdarowanego, obdarowaną w konkretnym planie Bożym. Innymi słowy, jeżeli na przykład miałbym dar uzdrawiania, to miałbym problem, dlatego że nie mógłbym sobie tak spokojnie nagrywać teraz dla was. Powinienem być teraz w pracy i uzdrawiać. No właśnie, o to chodzi, że jeśli dostaję jakiś charyzmat, to mam tym więcej pracy. Ja muszę po prostu nim służyć. On nie służy do tego, żebym mógł się chełpić, że o, proszę bardzo, ja mam, jestem przez to lepszy. Nie, mam przez to więcej pracy. Czy ja to rozumiem? Jeśli tak, pokora jest moją cechą. W liście do Filipian Paweł też mówi, to jest bardzo ciekawa rzecz, zawsze się nad tym zastanawiam, jak on chciał po prostu to wszystko, jak on chciał ten ideał urzeczywistnić. Bo tam w tym kościele w Filipii też zaczęły się dziać różne złe rzeczy. Paweł siedzi wtedy w więzieniu, pisze do nich ten list i mówi, wie już, że tam się dzieją dziwne rzeczy między nimi, że tam ambicje dają znać o sobie i wobec tego, żeby zażegnać konflikty, mówi tak: słuchajcie, bierzcie przykład ze mnie. Boże, to trzeba mieć pokorę, prawda? Żeby po prostu siebie dawać za przykład. No tak, ale Paweł wiedział, co mówi, prawda? On dokładnie żył tym, co przekazywał innym. I mówi, jeżeli wam mało jednak przykładu, to patrzcie na Jezusa Chrystusa, który ogołocił się ze wszystkiego. Po prostu przyszedł na ziemię jak najgorszy sługa, jak niewolnik. Stał się niewolnikiem wszystkich, żeby wszystkich zbawić. O, ale pomiędzy tymi dwoma przykładami, Paweł i Jezus Chrystus, Paweł daje tej wspólnocie takie zalecenia. Błagam was, bardzo was proszę, żebyście jedni drugich
uważali za wyżej stojących od siebie w pokorze. Innymi słowy, zasadą, która ma rządzić tej wspólnocie jest: ktokolwiek siedzi obok mnie albo naprzeciwko, mam go uważać za kogoś wyżej stojącego od siebie i wobec tego należny mu szacunek ofiarować. Nie chodzi o to, żebym się stał nagle czerwonym dywanem, po którym on będzie stąpał. Nie, ale żeby mu ofiarować należny mu szacunek. To jest ewangeliczne. I teraz uwaga, jeżeli wszyscy będą mieli takie właśnie podejście, to kto tutaj coś straci? Bynajmniej nie ma żadnego zagrożenia, że ktoś poczuje się upokorzony. A jeśli się poczuje, to też jest bardzo ciekawe. Jeśli ktoś się poczuje upokorzony, to prawdopodobnie nosi w sobie wszystko, co jest potrzebne, żeby pokory nie mieć. Bruce Lee, to już zupełnie nieewangeliczna postać. Bruce Lee, bohater z dzieciństwa, powiedział kiedyś, że no cóż, jeżeli można cię zranić słowem, to wszystko można z tobą zrobić. Bo jeśli słowo cię dotyka, to ty można tobą zakręcić po prostu w dowolnym kierunku. Jeśli ty nie masz dystansu, to znaczy nie masz pokory, to wszystko można z tobą zrobić. No dobrze, to powiedziawszy, warto teraz odnieść się do współczesnej literatury, która wiąże się z rozwojem osobistym i z motywacją. Okazuje się, że o pokorze nie ma aż tak dużo w tej literaturze. Przynajmniej nie wprost. Z mojego oglądu, a przeczytałem naprawdę mnóstwo, przeczytałem minimum 100 takich książek, to wygląda tak, jakby rzeczywiście pokora była tam w tle rekomendowana, ale broń Boże, tylko jej nie nazywajmy pokorą. Na przykład jeden z takich bardzo poczytnych autorów ostatnimi czasy, Mark Manson, który wydał książkę o bardzo prowokacyjnym tytule i nie przytoczę jej tutaj, ale w przypisach możecie ją znaleźć. Ta książka jest często pisana też takim, no, nie bez użycia wulgaryzmów, no ale jest takim po prostu krzykiem, uważam, współczesnego człowieka, który już ma pewnych rzeczy dość i po prostu zdemaskował pewne mity i dogmaty, które różni guru od samorozwoju upowszechniali przez lata i po prostu chciał zacząć jakby nowy rozdział. I on tam wspomina o tym pośrednio, o pokorze. Mówi o tym, że istnieje taki kult albo taki przymus wyjątkowości. Wszyscy musimy być wyjątkowi. No nie, no nie ma. Każdy musi być wyjątkowy. No, przypominam sobie, nawet w kościele my też ciągle mówimy, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi w oczach Bożych. No to mówi Manson, jeżeli wyjątkowi jesteśmy wszyscy, to nikt nie jest wyjątkowy. No i faktycznie tak jest. Bo ty nie jesteś wyjątkowy, mówi Manson. Nie ma takich ludzi, którzy są wyjątkowi tak, że się wyróżniają wszystkim, bo nawet geniusze, nie wiem, matematyczni, naukowcy w innych dziedzinach życia mogą być totalnie bezradni. Więc nie są tak wyjątkowi i fantastyczni. My wszyscy jesteśmy, no jakby to powiedzieć, ważni w oczach Bożych, już tak przenosząc na grunt kościelny, ważni w oczach Bożych. Bóg ma z każdym z nas zupełnie niesłychaną relację, ale umówmy się, myśleć o sobie jako o kimś wyjątkowym jest no niepotrzebne zupełnie. My nie jesteśmy tacy wyjątkowi, jesteśmy mieszaniną światła i ciemności. Humus humilitas, tak? Manson wspomina, że ta idea wyjątkowości ciągnie się za nami jeszcze od lat 50. Wtedy to wpadli ludzie na pomysł, że jak podkręcimy, przepraszam za słowo, ludziom ich samoocenę, to wszystko się zmieni. To nawet przestępstwa się zmniejszą. Ale okazuje się, że potem zrobiono badania w więzieniach i przestępcy, którzy tam siedzą, nie mają wcale problemu z samooceną albo z myśleniem o sobie jako wyjątkowych. Wobec tego to zupełnie nie jest tędy droga. Wszyscy jesteśmy na pewno bardzo złożonymi istotami. Każdy z nas ma dużo do zaoferowania, ale jednocześnie każdy z nas ma dużo słabych stron i od tego nie uciekniemy. Jesteśmy po prostu przeciętni tak w ogólnym rozrachunku i bardzo dobrze. Jak już zdejmiemy z siebie tę potrzebę bycia wyjątkowym, to się okazuje nagle, że życie jest jakieś prostsze, że nie trzeba zupełnie wielu rzeczy, za wieloma rzeczami gonić i że to jakieś jest wszystko łatwiejsze. Jak wspomniałem, w tej literaturze współczesnej rozwoju osobistego i motywacji nie ma aż tak dużo na temat pokory.
Być może dlatego, że ciągle ciągnie się za nami od starożytności te mnóstwo nieporozumień dotyczących tej postawy, ale ona jest naprawdę bardzo potrzebna także współcześnie. I ci autorzy zdają się mieć taką intuicję. Dlatego może nie mówią o tym wprost, tylko tak pośrednio, tak jak Manson. Ale zauważyłem, że w łonie tejże literatury wspomnianej istnieje taka jeszcze nisza dotycząca przywództwa. I tam słowo pokora pojawia się już wprost i to nie tyle często, ale nierzadko. I zapamiętałem taki jeden wątek w jednej z książek, którą też wspominam w moim pierwszym rozdziale. Taki wątek związany z mentalnością początkującego. Dokładnie tak to nazywa autor. Mentalność początkującego. Bardzo mi się to spodobało. On mówi, że lider powinien mieć taką mentalność początkującego. Niezależnie od tego, jakie już miał sukcesy, jakie miał osiągnięcia, ile już zdobył i ile fantastycznych operacji przeprowadził, to powinien do każdego nowego wyzwania podchodzić z taką świeżością, jak początkujący. Z takim zaangażowaniem, czego ja tu nie wiem, a nie na zasadzie, takie rzeczy robiłem setki razy. Dobrze, znudzony, odhaczam kolejny problem, który wiem, jak rozwiązać. Otóż on mówi tak, lider to jest ktoś, kto ma taką mentalność początkującego, taką świeżą mentalność, który do każdego problemu umie podejść na zasadzie okej, a może ja czegoś tutaj nie wiem, może to jest szansa, żebym się jeszcze czegoś nauczył. Umiem bardzo wiele, ale może jeszcze jest szansa na to, żeby powiększyć swoją życiową mądrość. Kto ma tę mentalność początkującego, na pewno będzie fantastycznym liderem, bo on umie słuchać i chce się uczyć. A to są również cechy świetnych liderów. Innymi słowy, pokora i bez niej nie ma co marzyć o fantastycznym rozwoju wewnętrznym, duchowym, osobistym. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.